przyznaję się, lecę do Szkocji. Drugi raz w życiu. Pierwszy raz byłem 1,5 roku temu w Edynburgu. Nigdy wcześniej tak nie zmarłem jak wtedy. No a teraz robimy taką dłuższą traskę. 12 dni. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Plan był zupełnie inny. Miałem robić to wspólnie z innym kolegą. Ale plany się trochę posypały, także musiałem improwizować na ostatnią chwilę. Wszystko załatwiać samemu i, no i samemu właśnie pojechać. Także myślę, że będzie ciekawie. Trochę się pozmieniało, już nie ma tego kosmicznego rękawa przy wejściu na lotnisko. To był jakiś koszmar. A ja w sumie ostatni raz tutaj tak leciałem, we wrześniu tamtego roku na Sardynię. Także szmat czasu. Nie ma co ukrywać, jestem właśnie już w Edynburgu, w samym centrum. Lot z Bristolu trwał godzinę, a ja teraz idę w stronę Dean Village. To jest taka stara wioska z XIX wieku. Tutaj po drodze takie klimaty i właśnie widzimy typowe zabudowania dla Edynburga. A przed nami właśnie wioska Dean Village z XIX wieku, ze starymi budowlami, pomiędzy którymi dosyć często wisi pranie. Zaraz może jakieś znajdziemy tam. Tutaj taka czarna chmura i wokoło jest taki klimacik, coś niesamowitego po prostu. Przepiękne miejsce. Edynburg to oczywiście stolica Szkocji. Mieszka tutaj ponad 500 000 ludzi, a przed nami największa atrakcja, czyli zamek na skalę z XI wieku. Ta skalista góra ma wysokość 120 metrów. Sam zamek jest monumentalny, jest właśnie symbolem Szkocji. Jest właśnie jeden z najstarszych i najpotężniejszych zamków w Wielkiej Brytanii. Niestety nie będę zwiedzał zamku,
Byłem w tamtym roku i jest naprawdę fascynujący i warto zobaczyć. Ale na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak, że najpierw trzeba zrobić rezerwację online. I tutaj okazuje się, że pierwsze wolne terminy były dopiero na sobotę po południu, także mnie tutaj już nie będzie akurat. A tutaj jeszcze naokoło takie widoki. Przepiękny widok to jest z dołu na zamek i na okoliczne kamienice. Pogoda taka w kratkę, ale nie pada jeszcze, także jest ok. W tym miejscu jest także jeden z takich bardziej popularnych widoków na zamek. Tutaj za mną właśnie ten słynny zamek, ale tak jak już wspominałem, no niestety nie da rady teraz do niego wejść, ponieważ no niestety jest taka kolejka, że dopiero w sobotę byłyby jakieś wolne miejsca. Ale za to możemy naokoło podziwiać piękne widoki. Proszę, Edynburg, tam na horyzoncie góry. Tak sobie myślę, że tutaj fajnie byłoby dron odpalić, ale obawiam się, że mogłyby się przyczepić, także nawet nie będę próbował. Tutaj właśnie kolejka ludzi, którzy mają zarezerwowane bilety, więc je mogą bez problemu pozwiedzać zamek. A jest naprawdę fajny, więc polecam go. A tutaj jeden z takich typowych skrótów, czyli tunel pod budynkami, który prowadzi na główną ulicę. I jest właśnie takich przejść tutaj całkiem sporo. Tam koczują bezdomni, a tutaj jest mój hostel, ale pokój jest jeszcze nieprzygotowany. Także cóż, ruszam dalej zwiedzać. Tutaj takie arcydzieło budownictwa. Ta góra teraz przede mną jest od mojego imienia, czyli Arthur Seat. Nie wiem, jaka jest wysoka. Myślę, że jest niższa niż ta skała, na której jest zamek. Ale nie jestem pewien, muszę sprawdzić. Okazuje się, że to stary wulkan i jego wysokość to jest aż 251 metrów.
Także jest o wiele wyższy niż ta skała, na której jest zamek. Super to wszystko tutaj wygląda. Te skały, góry, sporo ludzi tutaj spaceruje. I takie widoki. Stary wulkan. Bomba, naprawdę bomba. Co to za niesamowite miejsce tutaj jest. To jest właśnie panorama na Edynburg. Na horyzoncie jest tam z tyłu zamek. Widać morze, port. A tam dalej właśnie będzie Arthur's Seat. Czyli ten tutaj szczyt wulkaniczny. No taki klimat, że kurczę, brak słów dosłownie. Szok. To jeszcze nie koniec, jeszcze jest kawałek do podejścia. Ale stąd już jest widok zacny. Stary wulkan. Obecnie pod nazwą Arthur's Seat. Aż mi głosu dobrało trochę. A przede mną ostatni etap, czyli trzeba wejść tam. To prawie jak Śnieżka. Takie mam skojarzenia. Polskie karkonosze i Śnieżka. Daleko jeszcze? Daleko, bo już nie mam siły. Jestem tak dzisiaj wymęczony. Jeszcze kawałeczek. A tam widoki z góry. Masakra, właśnie wszedłem. 251 metrów, ale strasznie duszno. Jestem cały spocony. Ale widok tutaj naokoło, po prostu to wszystko wynagradza. A jest tyle ludzi na szczycie. Arthur's Seat. Ten stary wulkan. I tutaj już właśnie teraz na samej górze. Tego szczytu. Arthur's Seat. To chyba coś od mojego imienia. Tak mi się wydaje, że nazwali ten wulkan. Ale się zmachałem. No nic, ale warto, naprawdę warto. Co jest wspaniałego. A zamek jest gdzieś tam na horyzoncie właśnie. Thank you.
Jak się to miasto nazywa? Edynburg. Eddie. Carlton, tak? Carlton. Czekam na zachód słońca, którego nie ma. Czekam, a może jeszcze będzie.